Dobra, gotowi jesteśmy, tak? Proszę bardzo, kamera, akcja! Do obsady serialem Jak miłość dołącza postać niezwykła. Człowiek bardzo utalentowany i jednocześnie bardzo skromny, który słucha. Wspólnie z reżyserem buduje postać. Jest mi z tego powodu szalenie miło, że do tej ekipy dołączyłem. Że ten serial niezmiennie od tylu lat cieszy się popularnością i miłością widzów. Asia, gdy poznała Michała, wydawał się być bardzo sympatyczny, rozsądny, więc wydawało się, że wszystko będzie okej, już jest wszystko na dobrej drodze, aż tu nagle okazuje się, że coś nie do końca tam jednak gra. Michał! Otwieraj! Nie rozliczyłeś się ze mną! Asia boi się, że wpadła z deszczu pod rynnę. Wisi mi winców. Zagadanie, nie? Kim będzie Michał? No, myślę, że to wielka tajemnica, bardzo ciekawa i bliska pewnie przynajmniej niektórym z nas. Tak myślę, że to, co gryzie od środka Michała, no, gryzie wielu moich kolegów na pewno. W tej postaci najbardziej mi się podoba to, że ma jakiś backup, ma jakiś background, ma jakąś tajemnicę. Podoba mi się to, że on jest w pewien sposób trochę surrealistyczny. To znaczy, jego postępki mogą być rozumiane niewłaściwie. Wojtek jest strasznie ciekawy, co ten sąsiad tak robi, bo ma takie dziwne spotkania. Przyjeżdżają do niego jacyś ludzie w nocy. To jest bardzo podejrzane. Na pewno wiem, że dużo pieniędzy za to zarabia. Może dlatego ma broń w domu. Broń? Jak okazuje się, że tam dzieją się jakieś dziwne rzeczy, to Wojtuś tym bardziej jest zaciekawiony. Miałem utłuc matkę, ale zabiję smarkacza, działa mi na nerwy. A co ty tutaj robisz, co? No może tak być, że temu bohaterowi lepiej nie wchodzić w paradę, ale o tym się przekonamy. Nikt nie spodziewałby się nigdy, czym zakończy się śledztwo Wojtusia. Mogę państwu jedynie powiedzieć, że na ulicy Wietrznej spokoju oni nie zaznają. Policja już dojedzie, gdzie jest mój syn? Gdzie jest mój syn, cukier synu?